temat, o którym mówiliśmy, bardzo trudny. Powiedziała Pani, że było Pani bardzo trudno pisać tą książkę i te emocje Panią zaczęły przytłaczać. I właśnie, a jak było z tymi osobami? Jak Pani rozmawiała z nimi, jak się przygotowywała do rozmów z nimi? Bo temat jest naprawdę bardzo ciężki. Tak, pisanie o wojnie bardzo obciąża człowieka emocjonalnie, ale myślę, że jeśli już autor się bierze za pisanie tego rodzaju literatury, to też musi się z tym liczyć i jakby nie patrzeć na siebie, a bardziej na rozmówcę, który przede wszystkim musi o tym opowiedzieć, wrócić emocjami do tego, co przeżył, ale też no, był świadkiem tak traumatycznych wydarzeń. I rzeczywiście to były bardzo trudne rozmowy, bo zarówno w przypadku książki Dziewczęta z Auschwitz czy Dzieci z Pawiaka, nawet tej ostatniej świątecznej książki Moc truchleje, no to zawsze jednak były bardzo emocjonalne rozmowy z osobami, które widziały wojnę na własne oczy, a więc ich przekazy też są bardzo, bardzo prawdziwe, bardzo czułe, ale jednocześnie też bardzo przerażające. I ta intensywność tych opowieści sprawia, że myślę, że to działa w dwie strony. Osobie słuchającej jest ciężko, ale jak wspomniałam, nigdy starałam się na sobie nie skupiać. Bardziej całą tą swoją empatię, taką miłość do człowieka przekazać w kierunku rozmówcy, no bo to on musi wejść ponownie w to piekło, czy to obozowe, czy wojenne. A czy w trakcie tych rozmów, wywiadów pojawiała się łezka? Tak, bardzo często. Bardzo często zdarzało się tak, że moi rozmówcy płakali i to czasami były naprawdę, naprawdę mocne łzy. A ja niejednokrotnie zapłakałam słuchając. Później nie ukrywam też, że podczas nie tylko zbierania materiału, ale nawet pisania, odsłuchiwania tych rozmów, pisania ich już na potrzeby książki, no nieraz zapłakałam. A jak sobie Pani radziła z tymi emocjami? Myślę, że zawsze dobrym sposobem u mnie na radzenie sobie z jakimikolwiek emocjami to jest wyjście do lasu. Bardzo lubię naturę, uwielbiam drzewa, więc przebywanie wśród takiej ciszy lasu jest bardzo kojące, ale też pozwala z jednej strony wyciszyć umysł, ale też pozbierać troszkę te myśli, łatwiej się później pisze. Pewnie trochę dotlenienie na to wpływa, ale też właśnie ta cisza natury pozwala człowiekowi troszkę się uspokoić. No mam to szczęście, że mieszkam blisko lasu, więc no często to bardzo często korzystałam z tego daru. Na mnie wpłynęły trzy osoby. Moja mama i tata, którzy się historią interesowali, interesują. Dużo pamiątek wojennych, ale też książek historycznych zawsze w domu było. Ja wtedy zrozumiałam, że za każdą książką, za każdym przedmiotem kryje się prawdziwa historia jakiegoś człowieka. I to spowodowało, że stałam się chyba bardzo empatyczna na tego rodzaju opowieści, ale przede wszystkim moi dziadkowie, którzy opowiadali mnóstwo bardzo ciekawych dla mnie takich opowieści rodzinnych, nie tylko o wojnie, ale też o tym, jak się żyło kiedyś na wsi, o tym, jak się pasło krowy, jak się zdobywało jedzenie, bo nie zawsze było przecież łatwo, trzeba było uprawiać na roli swoje produkty. I te wszystkie opowieści powodowały, że się z nimi strasznie utożsamiałam. I myślę, że to mnie tak wykreowało na takiego, a nie innego autora. A już tak odbiegając od tych przykrych tematów, jak wrażenia po spotkaniu z mieszkańcami właśnie Kleczewa? Bardzo pozytywnie, przemili czytelnicy, przemiłe panie w bibliotece i pani dyrektor. Ja uwielbiam takie spotkania, bo to jest dla autora zawsze taki zastrzyk energii do dalszego pisania. Uwielbiam się spotykać z ludźmi, bo też w sumie po to jestem, żeby napisać, ale też o tym opowiedzieć. I jakby widzę misję w tym, co robię, zarówno w pisaniu, ale uważam też, że bardzo ważne jest to, żeby o tym mówić ludziom. I spotkanie z drugim człowiekiem dla mnie jest zawsze najcenniejsze. Czy to z bohaterem książki, czy to z czytelnikiem. Bardzo zawsze jestem wdzięczna za te spotkania.